Hej, witajcie na moim kanale i zapraszam Was serdecznie na kolejny filmik z pierwszym użyciem nowego dla mnie produktu. Słowem wstępu, najprawdopodobniej robię z siebie kretynkę, ale postanowiłam nagrać ten film, bo jeżeli się pośmiejemy, to się pośmiejemy wszyscy razem, czemu by nie? A może sama siebie zaskoczę i wszystko wyjdzie mi super, zobaczymy. W każdym razie mowa dzisiaj o sztucznych rzęsach. Przyznaję się szczerze, że ja nigdy w życiu nie miałam nic robionego z rzęsami, absolutnie nic, czyli ja nigdy nie miałam przedłużanych, ani ja nigdy w życiu nie doklejałam sobie sztucznych rzęs. Zawsze jak się malowałam, to po prostu podkręcałam i tuszowałam rzęsy i to tyle. Nawet przy kresce eyelinerem to było wszystko, co ja robiłam i faktycznie te rzęsy wyglądały tak marnie, zwłaszcza właśnie przy tym eyelinerze. Ale jakoś nigdy nie spędzało mi to snu z powiek i nigdy nie pomyślałam o tym, że hej, przecież są sztuczne rzęsy, kobieto, użyj ich, to nie boli. Zamówiłam sztuczne rzęsy na Amazonie i paczkę już otworzyłam, ale nie otworzyłam jeszcze tej paczuszki, która jest tutaj w środku. To, co ja zamówiłam, to jest dwupak rzęs Ardell. Model to jest 110. Czytałam, że one wyglądają dosyć naturalnie na oczach, także wydaje mi się, że może to być dobry model, żeby zacząć. Czytając opinie, wszystkie dziewczyny pisały, że są śmiesznie proste do założenia, że nigdy w życiu nie doklejały rzęs i że udało im się to za pierwszym razem i miały super efekty, także na to właśnie liczę. Zdecydowałam się na ten dwupak tylko i wyłącznie dlatego, że był w nim już klej Duo, który podobno jest jednym z najlepszych klei do rzęs. I do tego ma to też takie coś, co ma nam pomóc położyć te rzęsy, dokleić je w tym miejscu, w którym powinny być doklejone. Zanim jednak przejdę do doklejania rzęs, to pomaluję oczy, żeby ten efekt był jeszcze lepszy. No i jak widzicie, pudełko rzęs jest jeszcze totalnie nieotwarte. Ja jeszcze absolutnie tego nie dotykałam, nic nie robiłam i właśnie to nastąpi. Rzęsy mam już pomalowane, powinięte i pomalowane. I nie zrobiłam żadnej kreski eyelinerem, bo widzę, że te rzęsy są na przezroczystym pasku, także chciałabym zobaczyć, czy można je dokleić do makijażu, w którym nie ma kreski. Robię z siebie idiotkę. I nie wiem, dlaczego ja się przyznaję do takich rzeczy i dlaczego robię takie rzeczy. No ale no trudno, no pośmiejmy się chwilkę. Nie wiem jeszcze, jak się za to zabrać. Znam teorię, jak najbardziej, ale no. Z teorii do praktyki troszeczkę jednak mi brakuje. Klej. Klej jest maluteńki, to ma 2,5 grama, ale jest uroczy. Jak na naukę doklejania sztucznych rzęs, to myślę, że jest więcej niż tak naprawdę potrzebuję. Wiem, że co najpierw muszę zrobić, to przyłożyć te rzęsy bez kleju do oka i zobaczyć, czy są za długie, bo najprawdopodobniej będą. Obciąć je kawalątek. Ogóle nie wiem, jak się za to zabrać. Chyba mam. Mam rzęsy. Nie wiem, jak je złapać. Może tak? Nic, przyłóżmy to do oka. To są naturalne rzęsy, to ja nie jestem pewna. Czy ja będę umiała dokleić, to też nie jestem pewna. Nie za długie do mojego oka. Może troszeczkę przez to, że one są bardzo długie, nawet w obu kącikach, to będzie to dziwnie wyglądało i mogłabym je troszeczkę może uciąć. Utnę tą ostatnią kępkę. Dosłownie jedną kępkę. Tak jak mówię, znam teorię, nie znam praktyki. I w teorii widziałam, że dziewczyny najpierw kładą sobie troszeczkę tego kleju tutaj na kostkę. Biorą pasek rzęs, przesuwają po tym kleju. Później podobno trzeba poczekać. To ja czekam, żeby ten klej troszeczkę zasechł, bo wtedy nie będzie tak się ruszał na oku i będzie dużo łatwiejszy do przyklejenia i usadowienia tam, gdzie powinno być. Czekam.
Ile mam czekać? 30 sekund? Ile to jest 30 sekund? Dobra, lecimy z tym. Chciałam to tak zrobić, żeby nie zasłaniać Wam całego pola oka, ale to może być ciężkie. Dobra, jest jedna strona. Podobno tym to można ruszać na dół. To nie jest dobrze przyklejone. I to nie jest naturalny efekt. Kompletnie się nie przykleiło. Ale zauważyłam. Ale co zauważyłam, to to, że jednak w wewnętrznym kąciku te rzęsy troszeczkę jakby mnie męczą w tym wewnętrznym kąciku, więc odetnę jeszcze jedną kremówkę. Nic, dajemy jeszcze troszeczkę tego kleju. Jak tak dalej pójdzie, to tej tubki mi zabraknie. Jeszcze raz. Ja nie umiem z tego korzystać, także paluchami próbujemy. To chyba nie jest jeszcze tak, jak powinno być. Zewnętrzny kącik kompletnie mi się nie przykleił i podchodzi mi pod górę. O, widzicie? Nie przykleił się. O ja. Ja podejrzewałam, że mogę mieć z tym problemy, ale nie wiedziałam, że aż takie. No, wycieram sobie calutki makijaż oka. Przy linii rzęs nie mam już kompletnie cienia, po prostu wszystko idzie z tym klejem. Spróbuję drugie oko, może prawe będzie jakoś łatwiej. Ja spróbuję. Kompletnie nie wiem, jak to złapać, jak się za to zabrać. Ja już płaczę, naprawdę. Te rzęsy mnie łaskoczą w każdy możliwy kawałek oka i kompletnie nie, nawet nie ma opcji, żeby się tam przykleiły. Do tego ta rzęsa, którą dopiero co wzięłam, jest już cała umazana klejem. Po prostu te włosy są już całe umazane klejem. Weźmiemy trzymadełko. Klej. Do tego rzęsy co chwilkę upadają mi na podłogę. Czekamy. Chociaż ja nie wiem, czy powinnam czekać, bo mi to tak opornie idzie położenie ich w dobrym miejscu, że może ja powinnam je od razu kłaść, żeby to mi dało ten czas odpowiedni. Ja poczekam trochę tylko. Biorę się za podejście 328. Sądziłam, że to może być takie skomplikowane. Wszystkie dziewczyny kleją sobie rzęsy. A ja co? Niby jest doklejona, ale wydaje mi się, że ten pasek rzęs i to, że to jest sztuczna rzęsa, jest bardzo, bardzo widoczne. Być może to dlatego, że, znaczy na pewno to jest dlatego, że to jest jednak jeszcze za wysoko niż tak naprawdę powinno być. Ale co najbardziej mnie męczy, to to,
że mnie to męczy, że ja to bardzo czuję i to jest bardzo, bardzo niewygodne. Może dlatego, że to naprawdę jest jeszcze za wysoko? Nie wiem. Co myślicie? Mogę tak chodzić? Ja spróbuję znowu z tą drugą, zobaczę, co z tego wyjdzie. To jest, ojej, to jest niewygodne. Ja mam ochotę się drapać po oku. Zdecydowanie powinny istnieć poradniki przyklejanie rzęs dla nieogarów. No dobrze, to oko wyszło mi teraz dużo, dużo lepiej niż to. Ten pasek jest przyklejony dużo niżej, praktycznie go nie widać. Ja myślę, że jak złączę troszeczkę te rzęsy ze swoimi. To nie jest najgorzej, ale jest to naturalny efekt. W każdym razie ja to cały czas czuję na oczach i płaczę. Bardzo, bardzo łzawią mi oczy. To jest dziwne i czuję, że jak zaraz się nie podrapię albo tego nie ściągnę, to zwariuję. To oko jest absolutnie beznadziejne, kompletnie beznadziejne. Musiałam przerwać kręcenie kilka razy i posiedzieć trochę na telefonie, jednak praca dopada mnie nawet w sobotnie poranki. Ale dzięki temu posiedziałam już trochę z tymi rzęsami i tak jak mówiłam, ta lewa rzęsa dokleiła. Dokleiła się całkiem nieźle, jest bardzo nisko mojej linii rzęs, tylko ten wewnętrzny kącik zaczął mi się niestety podnosić. Ta prawa rzęsa, co możecie zobaczyć, jest niestety doklejona za wysoko niż powinna być. I jest to bardzo, bardzo niewygodne i wygląda. Nie wygląda. Także ją odkleję, wyczyszczę i spróbuję dokleić jeszcze raz. Znowu są na podłodze. Nie, no to już jest zaschnięte. Zobacz. Na połowie powieki. Próba numer 3 miliony 20. No dobra, powiedziałabym, że jest jako tako doklejona, oprócz znowu tego wewnętrznego kącika, który calutki mi się podnosi i póki co wszędzie widzę biały klej. To tak nie przejdzie. To jest całe oklejone. Au! Próbuj, mówią. Tylko tak się nauczysz. A mnie to się już nie chce. Znowu nie. To nie siedzi tam, gdzie powinno absolutnie, ale teraz problemem zaczęły być moje rzęsy, które po prostu przy tym całym przyklejaniu, odklejaniu, przesuwaniu, dopychaniu skleiły się ze sobą. I tutaj w tym wewnętrznym kąciku nie chcą dopuścić tej rzęsy bliżej. Także ta rzęsa jest po prostu kilometr od linii moich rzęs. Ja już mam całe oko sklejone. Także coś mi się wydaje, że na dzisiaj to będzie tyle. Uznamy ten film za totalną porażkę. Jeżeli widzicie ten film, to tylko i wyłącznie dlatego, że jednak postanowiłam pośmiać się z siebie publicznie i postanowiłam poprawić Wam troszeczkę humor. Mam nadzieję, że pomogło. Jestem nieogarem, wiem. Lewe oko okej. Prawe oko mnie pokonało. Absolutnie nie ma opcji, żebym ja przykleiła tutaj już rzęsę. Ale to mówię, to już teraz tylko i wyłącznie przez to, że moje rzęsy są już sklejone. Szczerze, mam ochotę zerwać to z oczu, zmyć cały makijaż i nie zaczynaj od nowa, nie mam ochoty zaczynać od nowa. Poćwiczę jeszcze może poza kamerą, wyjdzie mi to troszeczkę lepiej. Zrobię jeszcze kilka prób, ale najprawdopodobniej bez makijażu.
Może jak te rzęsy nie będą pomalowane, to wtedy nie będą tak się bardzo kleiły do siebie i może będzie łatwiej jednak te rzęsy sztuczne przesunąć i przysunąć do nich. Także mała rada dla Was, jeżeli nigdy w życiu nie doklejałyście sztucznych rzęs, a macie w planach zrobienie tego po raz pierwszy na jakąś ważną imprezę albo po prostu normalne wyjście, to zanim się pomalujecie i weźmiecie się za to 10 minut przed wyjściem, to poćwiczcie. Bo może się okazać, że jesteście tak nierozgarnięty jak ja i że nie dacie sobie tak rady jak ja. Nie mogę. Ja muszę to zerwać. Przepraszam, że musicie oglądać tak drastyczne rzeczy, ale muszę to zebrać. Zobaczcie, jak wyglądają moje rzęsy. Już widzicie, dlaczego to nie chcę przejść? Bo nie ma jak. Bo te moje rzęsy to są po prostu suche badyle w tym momencie. Nawet nie ma szans, żeby cokolwiek tam teraz dobrze wyglądało. A to cały czas to czuję i cały czas mam ochotę drapać się po oku, tak wziąć po prostu szczotę i się drapnąć po tym oku. Także też pożegnamy się z tą koleżanką. I to by było na tyle moich prób sztucznych rzęs na dzisiaj. Przepraszam Was, że nie wyszło. Jeszcze raz wiecie, żeby nie próbować, nie zostawiać takich rzeczy na ostatni moment. Warto poćwiczyć wcześniej. Oczywiście, że ćwiczenie i próby czynią mistrza. Bez tego nigdy niczego się nie nauczymy. Może nie zawsze róbcie to przed kamerą, żeby śmiało się z Was więcej osób. Zostawcie to mi. Ja wezmę to na klatę i zrobię z siebie idiotkę po to, żebyście Wy mogły się czegokolwiek albo mogli czegokolwiek nauczyć. To by chyba było na tyle dzisiaj, tym smutnym akcentem wymęczonych rzęs, zarówno tych sztucznych, jak i tych moich. Żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. A kto wie, może ze sztucznymi rzęsami na oczach. Pa!